Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmaniak.pl. Nikon Coolpixel 26 jest jednym z najprostszych dostępnych na rynku aparatów typu point and shoot. Plastikowa budowa urządzenia jest mocno opływowa. Nie jest duży, ale raczej nie schowamy go do kieszeni spodni bez wypychania materiału. Konstrukcję wykonano w większości z plastiku, ale poszczególne elementy zostały dobrze spasowane. Niewielki grip odznaczający się w linii aparatu ułatwia trzymanie i obsługę urządzenia. Interfejs użytkownika jest zaś skromny i czytelnie oznaczony. Aparat jest zasilany za pomocą dwóch baterii rozmiaru AA umieszczonych w gripie. Alternatywnie można skorzystać z ładowalnych akumulatorków. Na jednym zestawie udało mi się wykonać około 370 zdjęć, co jest dobrym wynikiem. Na pokładzie znajdziemy duży ekran LCD o standardowej rozdzielczości. Jest to jeden z wyróżników aparatu w segmencie budżetowym. 16-megapikselowa matryca w Nikonie L26 mocno szumi, przez co obniża jakość zdjęć. Automatyka nastaw z reguły działa dobrze, ale zdarzają się momenty, w których chcielibyśmy obniżyć czułość. W przypadku testowanego kompaktu ręczna zmiana ISO jest niestety niemożliwa. W ostatecznym rozrachunku po aparat sięgnąć mogą osoby szukające urządzenia, którego obsługa ograniczy się do wciskania spustu migawki.